Czteroletni chłopiec został znaleziony w mieszkaniu polskiej pary. Jego waga wynosiła tyle, co 18-miesięcznego dziecka. Na ciele znaleziono urazy, które doprowadziły do jego odejścia. Daniel miał fioletowe plecy i jego rodzice twierdzili, że spadł z kanapy. Nauczyciele zostali poinstruowani, żeby nie dawać mu jedzenia, ponieważ miał nadmierne mgnienie. Lekarz przepisał leki na pasożyty, ponieważ chłopiec miał siniaki i był agresywny względem ojca. Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym odcinku z serii Krew, Róż i Tusz. Tutaj w każdy piątek o godzinie 17, a ostatnimi czasy raz w miesiącu usłyszycie kolejną intrygującą historię kryminalną, a ta dzisiejsza dotyczy Daniela Pełki, The Invisible Boy, niektórzy go tak później nazywali. Czteroletniego chłopca, którym nikt się nie przejmował, kiedy ten zmagał się z ogromnymi problemami. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam zdjęcie Magdy, pomyślałam, że była naprawdę bardzo piękną dziewczyną. Gdybym zobaczyła ją na ulicy, to bym pomyślała, że być może jest modelką, może nawet w jakimś wogu albo pani domu występuje. Miała naprawdę taką piękną twarz, więc na pewno nie pomyślałabym, że jest osobą, która potrafiłaby robić tak przerażające rzeczy. Magdalena Łuczak i jej partner Eryk przeprowadzili się do Anglii z Polski w 2005 roku. Przypuszczam, że mieli nadzieję, że w tym kraju ich życie zmieni się na lepsze, będą lepsze zarobki, wyższy standard życia, lepszy dom, być może nawet zostanie na wakacje. Para miała dwie córki i w 2007 roku urodziło się kolejne dziecko, tym razem chłopiec Daniel Pełka. Urodził się 15 lipca w Coventry w Anglii. Jego mama w tamtym czasie miała 22 lata i wyobrażam sobie, na pewno znacie jakieś osoby, które też za granicę wyjechały, może wyobrażały sobie, że rzeczywiście życie w innych krajach jest znacznie lepsze niż w Polsce, no bo przecież lepiej się zarabia, ale wiecie pewnie też z doświadczenia waszego albo waszych znajomych, że wcale nie jest to taka sielanka i niejednokrotnie zdarza się, że osoby zarabiają pieniądze i wracają do kraju, dlatego że wcale nie jest tak łatwo, jak mogłoby się wydawać na samym początku. W tamtym czasie ojciec Daniela był kierowcą ciężarówki i nie znalazłam informacji na temat tego, czy kobieta Magda pracowała, więc nie wiem, jak wyglądała jej codzienność, czy zajmowała się swoimi pociechami, gotowała obiadki, czy może też chodziła do pracy. Ponieważ ta rzeczywistość tej rodziny wcale nie była taka idealna, jak oni sobie to wyobrażali na samym początku. Według relacji i dokumentów mały Daniel był początkowo szczęśliwym, zdrowym chłopcem, dobrze się rozwijał, w książeczce urodzenia, nie wiem czy nadal się takie otrzymuje, ale on w swojej miał wszystkie cele rozwojowe świetnie rozwinięte, osiągnięte, co oznacza, że rozwijał się prawidłowo i wszystko było z nim w porządku, był zdrowy. Najważniejsze, jeżeli chodzi o związek tej pary, to on miał być raczej zarządzany przez Magdę, która opisywana była jako osoba kontrolująca. Poza tym pojawił się też element niestabilności, który związany był z parokrotną zmianą miejsca zamieszkania. Magda podobno zawsze chciała więcej, lepiej i nie jest to żadne przestępstwo. Wiele kobiet chce jak najlepszych warunków mieszkaniowych dla siebie, dla dzieci, dla przyszłości rodziny, no ale pomimo tych prób rozwiązywania trudności, które napotykali Magda i jej partner, oni w końcu zdecydowali się na rozstanie, dlatego że Magda również zdecydowała się na zdradę i tego zaakceptować nie chciał jej partner, dlatego Eryk i Magda rozstali się w 2008 roku. Eryk zdecydował się wrócić i dzieci zostawił z matką. Kobieta podobno miała utrudniać mu kontakt z dziećmi, przez co ostatecznie nie miał on możliwości dowiadywać się, co działo się z dzieciakami. Warto jednak wziąć pod uwagę fakt w tej sprawie, że jeżeli Erykowi rzeczywiście zależałoby na tym, żeby z dziećmi spędzać czas, to raczej byłby w stanie to zrobić. Zresztą biorąc pod uwagę, co później zrobi Magda, trudno mi uwierzyć w to, że już w tamtym momencie nie prezentowała nieodpowiednich zachowań względem dzieci, już pomijając zachowania względem Eryka. Magda była zauroczona nowym mężczyzną, Mariuszem. Ten wydawał się być postawnym, silnym facetem. Nie mogę powiedzieć, że tak jak Magda mógł być modelem, ale na pewno siły mu nie brakowało.
Jednak ta niespożyta energia niestety lokowana była w nieodpowiednich miejscach. Sąsiedzi coraz częściej widzieli go w okolicy miejsca zamieszkania Magdy i wiadomo było, że był pracownikiem fabryki, który miał już swoje za uszami, ponieważ przez niektórych nawet nazywany był brutalnym człowiekiem, więc jak ktoś nazywa kogoś brutalną osobą, to przypuszczam, że ta osoba pokazuje jakieś nieodpowiednie zachowania fizyczne, no nie? Wcześniej mężczyzna miał problemy z prawem ze względu na przemoc właśnie i wielokrotne prowadzenie pojazdu bez uprawnień. Zresztą w 2008 roku możemy powiedzieć, że jest konsekwentny i oddany temu rodzajowi przestępstw, ponieważ w tarapaty wpadł trzykrotnie za to samo wykroczenie. Nice. Ze względu na to prawdopodobieństwo popełnienia wykroczenia przez tego człowieka było całkiem wysokie i raczej nie jest to najbardziej stabilny materiał na partnera dla kobiety, która ma już trójkę małych, rozwijających się dzieci. No i właśnie ze względu na narastające ilości wykroczeń różnego rodzaju, wreszcie dziećmi, które spędzają czas razem z Mariuszem, zaczynają się interesować służby socjalne. Wtedy w tamtym domu miało już dochodzić do przemocy. Magda zwierza się pracownikom, że Mariusz ją bije, a to niespodzianka. Rzecz jasna nie wspomina, jakoby miałby robić krzywdę dzieciom. Postarajmy się spojrzeć na tą sytuację z perspektywy kobiety, która doświadcza przemocy w rodzinie. Często kobiety, które w takich związkach trwają, rzeczywistość starają się rozpatrywać w inny sposób, wypierają niektóre rzeczy. Inaczej, gdyby z rzeczywistością miały się skonfrontować, najprawdopodobniej nie byłyby w stanie sobie poradzić lub przynajmniej w to nie wierzą, że byłyby w stanie sobie poradzić. Niektóre kobiety wierzą, że przyjmowanie ciosów chroni dzieci, a mężczyzna, który uderza tylko ją, jest dobrym partnerem, ponieważ dba o dobrostan najsłabszych. I teraz niektóre z tych kwestii, o których wspomniałam, mogłyby odzwierciedlać sposób myślenia Magdy, jednak, szczerze mówiąc, wątpię, żeby Magda pełniła rolę dobrej Samarytanki w tym momencie. Mam na myśli to, że raczej była zimna względem tego, przez co przechodziły dzieci i odnosi się wrażenie, że kobieta traktowała siebie jako dziecko, które nadal nie rozwinęło umiejętności kontrolowania swoich impulsów. I to kontrolowanie impulsów jest jedną rzeczy, która spajała ten związek tak naprawdę, ponieważ Mariusz również nie był w stanie sobie poradzić ze stresowymi sytuacjami. Magda w tej rodzinie pełnić będzie również rolę ofiary i oprawcy. W momencie, kiedy Magda rozmawiała z pracownikami opieki społecznej, nie było ani jednej sytuacji, w której to Daniel mógłby zostać wysłuchany. Myślę, że pracownikiem opieki społecznej być nie trzeba, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli kobieta nie potrafi zadbać o siebie, to raczej nie będzie miała środków lub umiejętności, żeby zabezpieczyć swoje dzieci. Ale albo nie było środków na pomoc tej rodzinie i pracownicy udawali, że wszystko jest alright, ok, albo po prostu myśleli, że już zjedzą sobie obiad, jak odwiedzali dom tej rodziny. A dlaczego tak mówię? Dlaczego jestem taka niemiła względem tych pracowników? Dlatego, że według nich nie było powodu, żeby jakiekolwiek działania wykonać w tej kwestii. Nie mówię od razu o odbieraniu dzieci, bo to jest zawsze ostatnia możliwość, ale no kto z Was zna się na tych sprawach? Podpowiedzcie, co pracownicy mogliby zrobić w takiej sytuacji, bo na pewno dało się coś zrobić. W 2010 roku, pomimo tych trudności, które napotykała Magda, decyduje się, że jednak kocha Mariusza i zaprasza go, żeby wprowadzili się do jej domu i dzielili razem mieszkanie z trójką jej dzieci. No rzecz jasna, trzeba się spodziewać, że agresja między tą dwójką się tylko zaostrza. I nie tylko Mariusz jest agresywny względem Magdy, ale jemu równie dobrze się dostaje od partnerki. To wcale mnie nie dziwi. Ale ciekawi mnie to, dlaczego były partner nie zabrał od niej dzieci, skoro kobieta taka była. No bo please, ludzie zazwyczaj działają na swojego rodzaju autopilocie. Jeżeli takie rzeczy robiła w tamtym momencie, to musiała już tak się zachowywać w przeszłości, w mniejszym lub większym stopniu. Poza tym Magda i Mariusz spożywają często, gęsto różne substancje nieznanego mi nawet pochodzenia. Było to wysoce toksyczne, dysfunkcyjne i niebezpieczne miejsce zarówno dla dzieci,
jak i dorosłych, ale pomimo tych codziennych klapsów, a to w ucho, a to w twarz, pojawiały się też klapsy w pośladek, ponieważ para łączyła intensywna romantyczna więź. Intensywny pociąg fizyczny, mam na myśli rzecz jasna. Prawdziwie wybuchowe kombo. Szkoda tylko, że w to zamieszane musiały być dzieci, ponieważ tak naprawdę prawdziwą ofiarą tego dysfunkcyjnego i toksycznego związku były dzieci, a w szczególności najmłodszy, ten, który potrzebował najwięcej opieki i uwagi, Daniel. Chłopiec, będąc w centrum tego niebezpiecznego środowiska, nie miał najmniejszej możliwości, żeby zaspokoić swoje najbardziej podstawowe potrzeby. Daniel nie był nawet w stanie być zostawionym w spokoju. Względem niego zaczęło dochodzić do przemocy fizycznej i to najprawdopodobniej w momencie, kiedy Mariusz zaczął spędzać czas z Magdą, zanim jeszcze wprowadził się do ich domu, co oznaczałoby, że Magda pozwoliła mu się wprowadzić, zdając sobie sprawę z tego, że bije jej syna. No trochę dziwne. Do momentu, kiedy się dowiadujemy, że Magda przecież robiła to samo. Takie historie utwierdzają mnie tylko w przekonaniu, że nie wszystkie kobiety mają instynkt macierzyński. Jest to niezmiernie ważne, żeby być stabilnym człowiekiem i odpowiedzialnym i rozwiniętym i z osobą ze stabilnym układem nerwowym, żeby się dzieckiem zajmować, żeby stać się rodzicem. Ja jestem szczerze za tym, żeby zostawić rodzicielstwo tym, którzy mają zasoby emocjonalne i ekonomiczne, żeby takie dziecko wychować, bo wystarczy posłuchać naprawdę paru spraw kryminalnych, żeby zrozumieć, że traumy i zaniedbania to problemy generacyjne. Śmiem twierdzić, że Magda sama przeszła trudne dzieciństwo i całkiem prawdopodobnie sama przeszła traumę i to samo pewnie odnosi się względem Mariusza. Tak mogę sobie to wyobrazić, ponieważ nie znam historii ich dzieciństwa. Warto o tym pamiętać, żeby zrozumieć powody, dla których ludzie robią pewne rzeczy. Rozumienie jednak nie oznacza braku brania odpowiedzialności za to, co się robi. Trzeba rozróżnić te dwie rzeczy. W końcu byli to dorośli ludzie. Co jednak jest dziwne i ciekawe zarazem, to dlaczego do przemocy dochodzi tylko względem chłopca? Bo albo w grę wchodzi jakaś trauma z dzieciństwa rodziców, albo Mariusz widział w Danielu byłego partnera Magdy i w ten sposób wyrażał swoją zazdrość, albo po prostu Daniel najwięcej płakał, bo był malutki. Wiadomo, że dzieci płaczą, żeby wyrazić jakiś dyskomfort, a jeżeli dziecko płacze i dorosły nie potrafi poradzić sobie z takimi stresującymi czynnikami, to reaguje on bardzo emocjonalnie. Ta osoba dorosła, mam na myśli. Być może te wszystkie czynniki grały rolę w tej sytuacji, być może to nieuświadomiona była lub świadoma próba kontrolowania środowiska przez opiekunów. Często w rodzinach dysfunkcyjnych dochodzi do sytuacji, w której to tylko jedno dziecko odgrywa rolę czarnej owcy i to jemu najbardziej się obrywa. Rodzice nie robią krzywdy innym dzieciom po to, żeby w sytuacji interakcji ze społecznością, z ludźmi z zewnątrz, wszyscy członkowie rodziny mogli powiedzieć, oprócz tego jednego, że to, przez co przechodzi ofiara, nie jest prawdą. Innymi słowy, jeżeli dzieci się skarżą, stają się balastem dla nieprzystosowanych emocjonalnie do życia niedojrzałych rodziców, no to takie rzeczy mogą się właśnie dziać. I właśnie w wyniku braku tego przystosowania rodziców do życia, 3-letni Daniel na głowie ma siniaka. Pielęgniarka środowiskowa, która odwiedza dom Magdy, zauważa tego siniaka, ale mama tłumaczy, że po prostu upadł. Czy pani pielęgniarce przeszło przez myśl, że może dziecko jest źle traktowane, tego nie wiemy. Wiemy jednak, że zaakceptowała tą wymówkę młodej mamy i sobie poszła dalej. Zresztą każda kolejna wizyta opieki społecznej tak samo się kończyła. Magda wymyślała coraz bardziej wyrafinowane kłamstwa. Niektóre z nich zaczynają nawet posiadać medyczną nomenklaturę, co by to wszystko wydawało się bardziej legitne. Jest 5 stycznia 2001 roku, raczej jest zimno, no bo zima. Tego dnia dochodzi do fatalnego, naprawdę fatalnego wydarzenia. Magda mówi, że do wypadku. 3-letni Daniel złamał rękę, przez co następne 4 tygodnie chodzi w gipsie. Jeszcze na pogotowiu pytają się, co dokładnie się stało. Jak to się stało, że chłopczyk złamał rękę z przemieszczeniem, spadając z kanapy? W to pielęgniarki nie za bardzo chcą wierzyć, ale Magda jest przekonana,
No, chyba nikt nie sugeruje niczego innego, jednak pielęgniarki nie za bardzo wydają się ufać kobiecie, dlatego decydują się poinformować opiekę społeczną, która rzecz jasna na miejscu się pojawia. To sprawia, że Magda wpada w ogromną złość. Nie dziwi jej się, pewnie bardzo się bała, że wszystko się wyda. Dziecko w tamtym czasie znajduje się razem z lekarzem w pokoju i medyk tłumaczy pracownikom opieki społecznej, że to możliwe, że do złamania mogło dojść w wyniku upadku z kanapy, więc nie ma powodów do paniki. Nie ma powodów do paniki, kiedy matka z 3-letnim dzieckiem idzie do lekarza po ponad 24 godzinach od złamania z przemieszczeniem z dzieckiem, które jest w agonii od poprzedniego dnia. No trochę dziwne, nie? Czy nie? Ale być może brakuje mi jakiegoś kawałka do zrozumienia tej układanki. Czasami, wiecie, łatwo tak oceniać, ponieważ brzmi to tak niewiarygodnie w mojej głowie, że pozwolę sobie uwierzyć w fakt, że brakuje po prostu tutaj jakiejś kwestii. Magda, jak wiele rodziców maskujących swoje agresywne zachowania, udawała, że jest mamą bardzo przejętą dobrostanem jej syna. Syn wiedział, że w momencie, kiedy do domu wrócą, zacznie się prawdziwe piekło. Pokój chłopca był zaniedbany, a siostry miały znacznie lepsze warunki życiowe. I to nie ze względu na brak funduszy rodziny, ponieważ na to, żeby pokój był czysty, żeby nie było w nim wilgoci, albo żeby chociaż była klamka w drzwiach, nie trzeba naprawdę mieć pieniędzy. Czasami ludzie oddają praktycznie meble za darmo, ubranka, zabawki, a chłopiec nie miał nic, ani jednej zabawki, żadnych z tych przedmiotów. Przez to, że pokój był zwyczajnie zimny i oddychało się w nim jak na zimowym podwórku, chłopiec myślał, że jego pokój jest nawiedzany przez duchy. No po prostu masakra. Na zimnej podłodze leżał potargany dywan, który chłopcu niejednokrotnie będzie służył za toaletę, ponieważ często będzie w pokoju zamykany na długie godziny. Z tym brakiem klamki w drzwiach oczywiście nie chodziło mi o to, że rodzice nie chcieli tej klamki kupić, ale dzięki temu chłopiec nie miał możliwości wydostania się ze środka i przeszkadzania rodzicom w ich życiu. Ta przemoc, rzecz jasna, nie była wykonywana w buddyjskiej ciszy. Mariusz i jego dziewczyna darli prześcieradło na całego i sąsiedzi niejednokrotnie słyszeli krzyki dochodzące z mieszkania. Jest jedna rzecz, która sprawia, że ręce mi opadają w takich sprawach. Często tak jest, że sąsiedzi zrzucają winę na rodziców dziecka i oni odgrywają bohaterów, którzy zeznają, co to się w tym domu nie działo. Ci sami sąsiedzi nigdy, ale to nigdy nie pomogli temu dziecku, które było z pewnością źle w domu traktowane. Dlatego, ponieważ w razie gdyby racji nie mieli, nie chcą zrzucać na siebie kłopotów, no bo przecież po co? Ale on to tak, a ja nie. On to tak, a ja nie. No, dla mnie to jest czyste tchórzostwo i udawanie, że problemu się po prostu nie widzi. Jeżeli wy macie sąsiadów, którzy krzyczą i mają dzieci, klną, błagam was, poinformujcie odpowiednie służby. W najgorszym wypadku rodzicom po prostu zrobi się głupio i być może już nie powiedzą wam dzień dobry na korytarzu. W najlepszym wypadku ochronicie życie dziecka i jego przyszłość. Proszę, nie bądźcie obojętni i nie pozwalajcie na akceptowanie żadnej formy przemocy. Bo właśnie tak było w przypadku sąsiadki rodziny Pełka. Kobieta zawsze coś tam słyszała, krzyki i wiedziała, że w domu są dzieci, jednak nigdy nic nie zrobiła, no bo po co będzie się do życia sąsiadów mieszała. Nieludzkie tortury, jakim Magda i jej kochanek poddawali Daniela, zostały zarejestrowane dzięki wiadomościom SMS pomiędzy nimi, w których przeczytamy: jest chwilowo nieprzytomny, bo prawie go utopiłam. Mam trochę czasu dla siebie. Kolejna wiadomość. Jeśli usłyszę jego jęczenie, kiedy się obudzi, to wraca do wanny. Obie wiadomości wysłane były przez Magdę i na te wiadomości odpisał Mariusz. Zabierz go do pokoju i zamknij go tam. Będziesz miała spokój. W lipcu 2011 roku uczucia opiekunów względem Daniela stały się jeszcze bardziej oczywiste, a już szczególnie jeżeli chodzi o Mariusza. Ten opisał Daniela koledze z pracy jako autystycznego chłopca, który nawet nie czuje bólu. Wyobraźcie sobie to. Danielek wreszcie rozpoczyna na szczęście naukę we wrześniu w 2011 roku i uczęszcza do szkoły podstawowej w Coventry. To mogło okazać się świetnym sposobem na ucieczkę z domu chłopca, ponieważ miałby mniej kontaktu z fatalnymi rodzicami.
I na początku personel szkoły nie ma żadnych obaw, uważa go za zdrowego i zadbanego chłopca, którym absolutnie nie jest, ale być może dlatego, że na początku matka jeszcze próbowała stworzyć pozory miłości, pozory opieki. Jednak w miarę upływu czasu naganne zachowanie względem dziecka się nasila. Daniel jest narażony na straszne, okropne ataki, agresję fizyczną, prawdziwe zaniedbanie i to wszystko jest podsycane przez jego matkę i ojczyma, którzy piją dużo i nadużywają ogrom substancji niedozwolonych, które jak wiemy obniżają poziom zahamowań, zwiększają ryzyko podejmowania złych decyzji i przyczyniają się też do stosowania przemocy wobec innych. Jednak para pomimo stosowania tych substancji jest doskonale świadoma tego, co robi, ponieważ swoje zachowanie starają się ukrywać na milion sposobów. Daniel robi co w jego mocy, żeby po prostu przeżyć. Jest tak niedożywiony, że włącza mu się system przetrwania. Pomimo ryzyka podkrada jedzenie z lodówki, nawet zdając sobie sprawę z tego, że zostanie za to ukarany. Za to, że zjadł szynkę lub kawałek bułki, musi wykonać trudne ćwiczenia fizyczne, żeby spalić skradzione kalorie. Żeby tego było mało, ojczym energicznie uderzał różnymi częściami jego ciała o podłogę. Wannę, a matka oferowała mu lodowaty prysznic. Poza tym wszystkim Magda wpadła na nowy pomysł, który najprawdopodobniej pozwoli uśmiercić Daniela. Podawanie soli. Oczywiście niebezpiecznie wysokich dawek. W listopadzie 2011 roku jednak pracownicy szkoły Daniela zaczęli się niepokoić, ponieważ kilkakrotnie znajdowano Daniela z jedzeniem w kieszeniach, które kradł z pudełek innych dzieci. Ze szkoły brał duże ilości owoców i grzebał w koszu, zjadając ogryzki i któregoś razu nawet chciał zjeść naleśnik z podłogi. Wreszcie na rozmowę poproszono Magdę, która została doprowadzona do szału po tych wiadomościach. Zamiast jednak przeprowadzić rozmowę z dzieckiem, zwrócono się znowu do Magdy. Matka wymyśla historię, że Daniel tak naprawdę ma bardzo rzadkie i poważne zaburzenia odżywiania. Mówi, że jest leczony z tego powodu, a następnie poleca nauczycielom, żeby nie dawali mu jedzenia. Jaki to ma sens? Dziecko jest widocznie niedożywione i podobno ma zbyt duże łaknienie. Dlatego nie wolno mu dawać jeść. Jest widocznie niedożywione. Najwyraźniej skorzystanie z wymyślnej nomenklatury przez Magdę świetnie działa i sprawia, że teraz nauczyciele w rzeczy samej nie interweniują. No więc jak z tą sytuacją radzą sobie nauczyciele? Zamykają pudełka z prowiantem, żeby Daniel nie mógł już nic ukraść. Teraz Daniel, czego oczywiście nauczyciele nie wiedzą, jest w fatalnej sytuacji. Osoba, która zdaje sobie mniej więcej sprawę z tego, co się dzieje, jest starsza od niego, odrobinę starsza siostra, która stara się mu pomagać. Prosi rodziców o jedzenie, mówiąc, że to jest dla niej, a tak naprawdę daje to jedzenie Danielowi. Jednak nawet jej największy zapał nie jest w stanie pomóc temu chłopcu. W 2011 roku, w grudniu, pracownicy opieki społecznej odwiedzają dom rodziny, ponieważ Daniel ma fatalną frekwencję w szkole, która spadła aż do 63%. Jak na paroletnie dziecko jest to naprawdę niewiele. W tym samym miesiącu odwiedziła go również pielęgniarka szkolna, która zauważa niedowagę. Jego mama twierdzi, że Daniel ma nadmierny apetyt, no tak, dlatego ma niedowagę. Bije ojca w nocy, kiedy ten nie daje mu jedzenia i jest ogólnie agresywny. Matka instruuje nauczycieli, że nie wolno mu jeść nic więcej poza małym pakowanym lunchem, który miał ze sobą. Nauczycielom nie przychodzi po prostu do głowy, że dziecko głoduje. Poza tym w 2012 roku chłopiec ma siniaki i skaleczenia na szyi. Dlatego wreszcie idzie z mamą do lekarza i w tamtym miejscu hit. Lekarz stwierdza, że Daniel ma pasożyty. Dlatego traci na wadze, dlatego pojawiają się siniaki, jest agresywny. No rzeczywiście, są to objawy, kiedy ktoś ma pasożyty w organizmie, ale nie zrobiono żadnego badania kału. No chyba, że badania rzeczywiście wykazały pasożyty, no bo byłoby to całkiem prawdopodobne, biorąc pod uwagę jego niezmiernie fatalny stan zdrowia. Tego lekarz nie zauważył? Chłopiec dostaje leki, a opiekunowie konsekwentnie instruują dziewczynki, córki, żeby te kłamały na temat wydarzeń w domu i że jeżeli ktoś zada im jakieś pytanie na temat tego, co się dzieje z Danielem, to mają kłamać.
Między listopadem 2011 roku a lutym 2012 roku obrażenia głowy i szyi Daniela zostały zaobserwowane przy 5 różnych okazjach przez 3 różne osoby, ale mimo tego żadna z nich nie zgłosiła sprawy na policję. To przerażające, kiedy wyobrażam sobie, że nikt, absolutnie nikt nie chciał się narazić i pomóc temu chłopcu, który najprawdopodobniej wyłącznie samym wyglądem wołał o pomoc. Zaniedbane dziecko nie musi nic mówić, żeby dało się zauważyć problemy w domu. Takie dzieci często chcą podzielić się problemami i wystarczy je o to zapytać. I właśnie tak powinni zrobić pedagodzy. Zamiast tego obserwowali, jak wyciąga ogryzki z kosza i go za to karali. W końcu robił to tak naprawdę tak często, że nawet nauczyciele przestali go karać. Wreszcie przyszły wakacje. Wszystkie dzieci z piskiem wybiegały na podwórko, ciesząc się wolnym czasem. Jednak Daniel przeżywał jeden z najtrudniejszych momentów w jego życiu, w jego krótkim życiu. Jego stan zdrowia znacznie się pogorszył. Przypuszcza się, że w tamtym czasie dostęp do żywności i światła był znikomy. Po powrocie do szkoły nauczyciele stwierdzili, że wyraźnie stracił na wadze, a nawet, że jego mundurek szkolny na nim wisiał. Teraz jego matka mówi, że ten ogromny spadek wagi był spowodowany rzadką chorobą genetyczną. Chyba Magda zaczęła się trochę martwić tymi podejrzeniami, ponieważ teraz sama oferuje Danielowi niespodziankę. Mówi, że jeżeli nie będzie mówił nikomu o tym, co się dzieje w domu, to da mu czekoladę. Ej, masakra. W lutym dziecko wyglądało na zupełnie wyczerpane, bezradne i rozbite emocjonalnie. Danielek zawsze siedział na obrzeżach grupy, z nikim się nie kontaktował i teraz już w nic się nie angażował. Był osowiały i nie chciał wchodzić w żadne interakcje. Nauczyciele myśleli, że być może rzeczywiście miał pasożyty, ale prawda jest taka, że przez cały ten czas to dziecko umierało na oczach innych dorosłych. Nie potrafię nawet tego ująć. On po prostu niknął w oczach, umierał, kiedy wszyscy patrzyli i nikt nic nie robił. 1 marca 2012 roku Daniel został zauważony na lekcji z ranami na nosie i czole. Zauważono, że próbuje zjeść żel do zabawy, próbuje też wyłuskać i zjeść suszoną fasolkę z piaskowego stołu dla dzieci. Usta chłopca były bardzo wysuszone, co teraz wiemy, najprawdopodobniej było wynikiem spożywania dużych ilości soli. Zauważono też, że próbował zjeść fasolę, która została zasadzona w ramach szkolnego eksperymentu. Chłopiec wreszcie również w trakcie lekcji się zmoczył. Moi drodzy, nawet osoba nieprzeszkolona w żaden sposób wie, że dziecko, które robi takie rzeczy, przechodzi przez ogromny stres. Dlaczego na Boga nikt nic nie zrobił? Kiedy rodzice dowiedzieli się, że zmoczył się w szkole, jego karą był lodowaty prysznic głowy. Dodatkowo Mariusz używał fizycznej przemocy, w wyniku czego doszło do naprawdę poważnego urazu głowy. Tak poważnego, jak podczas wypadku samochodowego. Daniel był w stanie krytycznym i możemy przypuszczać, że dziecko w tym momencie było już nieprzytomne. Doszło do krwawienia wewnątrz mózgu. O tym jego mama wiedziała i nie zamierzała nic z tym robić. Napisała do Mariusza SMS-a, że do jutra mu przejdzie, nie ma sensu wzywać karetki, bo to przecież spowoduje tylko problemy. Jednak następnego dnia chłopiec nadal jest nieprzytomny. Mama w tym momencie googluje, jak postępować z dzieckiem, które ma wodę w płucach oraz jak zatruć kogoś solą. Dziecko w tym stanie nieprzytomności jest od 3 nad ranem, wyraźnie jego stan jest krytyczny, a mama szuka sposobu, żeby odebrać jego życie i uniknąć odpowiedzialności. Minęły 33 godziny, a jego matka i ojczym poszli spać. Tej nocy to 4-letnie dziecko leżało w ciemności, w zimnie, w wilgoci i umierało na poplamionym moczem materacu. 3 marca w sobotę 2012 roku o 3:07 matka w końcu dzwoni na pogotowie, bo w tym momencie jest już pewna, że nie ma odwrotu. Daniel na pewno nie odzyska przytomności, więc nie powie, do czego doszło. Dziecko wyraźnie nie oddycha. Oczywiście zanim to zrobiła, przemyślała razem z partnerem, jak zatrzeć ślady tego, co z dzieckiem zrobili.
Matka usunęła historię przeglądania internetu, myśląc, że nie będzie do niej wglądu. Para ukrywa materac Daniela, zamiast wymienić go oczywiście na nowy, nie pomyśleli o tym, no ale dobra, teraz to już w ogóle dziecko chyba spało na podłodze. Sprzątają dom, bo bałagan i brud jest przylepiony po prostu do ścian i upewniają się, że wyglądają jak normalna, zdrowa, kochająca się rodzina. Kiedy na miejsce przyjeżdżają ratownicy medyczni, są to wyszkoleni profesjonaliści, dokładnie wiedzą, czego szukać, są absolutnie oszołomieni stanem Daniela. Dziecko, rzecz jasna, jest już martwe. Jego ciało jest zimne w dotyku, więc wiadomo, że nie żyje od dłuższego czasu. Jego usta są niebieskie, co oczywiście natychmiast wzbudza podejrzenia. Chłopiec zostaje przewieziony do szpitala uniwersyteckiego w Coventry, gdzie podejrzenia tylko narastają. Widać gołym okiem, badań nie trzeba przeprowadzać, że dziecko jest wygłodzone. Ciało było pokryte siniakami, a jego czoło, ramię i plecy były dosłownie czarno-niebieskie. 4-letnie dziecko ważyło tyle, co 18-miesięczne niemowlę. Daniel został oficjalnie uznany za zmarłego od 3:50 rano. Przyczyną zgonu był poważny uraz mózgu. Ponadto Daniel miał obrażenia całego ciała, wszystkich czterech kończyn i podwyższony poziom sodu w organizmie. Lekarze mówili, że wyglądał jakby żył w obozie koncentracyjnym, a jego kości przestały rosnąć. Teraz jasne jest, że to dziecko padło ofiarą straszliwego znęcania się. W domu szybko udaje się odnaleźć materac Daniela, który jest pokryty moczem i kałem i tak nieoryginalnie schowany, że po prostu został wepchnięty do szafki, a sam dywan roznosi zapach moczu po całym pokoju. Para tak profesjonalnie posprzątała, że nie pozbyli się nawet dywanu z podłogi. Po wewnętrznej stronie drzwi brakowało klamki i w tym samym miejscu po drugiej stronie odbite były palce dziecka próbującego przekręcić klamkę, która była na zewnątrz. Magda i Mariusz, wracając do domu, czują na sobie wzrok sąsiadów, którzy raczej nie zamierzają udawać, że się nie przejmują wydarzeniami, ale para jak gdyby nigdy nic poszła na zakupy i Magda nie zachowywała się w ogóle, jakby ją to dotknęło. Musiało to oznaczać, że kobieta była przyzwyczajona do cierpienia syna. Coś takiego nie mogło jej przecież poruszyć. Co więcej, niedługo później para przyzna, że odbyli stosunek w dniu śmierci syna. Teraz mieli więcej miejsca i czasu dla siebie nawzajem. Władze natychmiast śmierć Daniela uznały za wynik absolutnie strasznego, długotrwałego znęcania się nad dzieckiem i wszczęły dochodzenie w sprawie morderstwa. W tym momencie matka i ojczym Daniela zostali aresztowani i oskarżeni o okrucieństwo wobec dziecka i odebranie jego życia. I czego w sumie się pewnie spodziewacie, podczas przesłuchań opiekunowie nie wyrazili żadnych wyrzutów sumienia, nadal kłamali i starali się maksymalnie uniknąć odpowiedzialności za wydarzenia. Para zaprzeczyła, że odebrali jego życie, jednak przyznali się do okrucieństwa wobec chłopca. Magda mówiła, że chciała bronić syna, ale że to wina Mariusza, że to on nie pozwalał go karmić, że próbowała interweniować, kiedy Mariusz zbliżał się do dziecka, ale wtedy ona sama była krzywdzona. Kobieta zeznała, że tamtej nocy partner złapał Daniela za koszulkę, a potem widziała, jak uderzył go ręką, powalił na materac, a ona w zasadzie cały czas krzyczała na niego, żeby tego nie robił, ale wtedy została uderzona i potem obudziła się na dole na sofie, w ogóle nie wiedziała, co się działo. Oczywiście nie wezwała natychmiast karetki, ponieważ myślała, że Daniel po prostu śpi, a nie jest nieprzytomny. Zaraz potem Mariusz przedstawił swoją wersję wydarzeń. Mówi, że Daniel przypadkowo upadł 3 razy w kuchni i przedpokoju, a następnie stracił przytomność i upadł niefortunnie, gdy matka przygotowywała go do kąpieli. Po tym nie pozwoliła wezwać pogotowia, ponieważ obawiała się, że służby zobaczą siniaki, które sami mu zadali. Mariusz twierdził też, że Magda często nim potrząsała, kiedy była zła, i biła go pasem. Dlatego kolejne zeznania pary się wzajemnie wykluczają. Jedno oskarża drugiego i ich love story rozpada się na oczach całego kraju.
Ostatnie zeznania należały do 6-letniej siostry. Dziewczynka powiedziała, że Mariusz dosłownie próbował utopić Daniela w wannie z zimną wodą. Poza tym, że Daniel był konsekwentnie i uporczywie zamykany w swoim pokoju, nie mógł korzystać z toalety. Nie miał klamki w drzwiach i niestety w końcu jego rodzeństwo również nie mogło go wypuścić. Po tej śmiertelnie obrzydliwej napaści na chłopca jego siostra powiedziała: próbowałam go obudzić, ale nie udało mi się. Nie mogłam. Słuchałam jego serca, ale nie słyszałam. Zarówno Magda, jak i Mariusz otrzymali wyroki dożywocia, a ustalając wymiar kary, sędzia zwrócił uwagę na poważne czynniki obciążające w tej sprawie, przede wszystkim na bezbronność chłopca, który miał 4 lata. 14 lipca 2015 roku Magda została znaleziona bez życia w swojej celi w więzieniu dzień przed 8 urodzinami Daniela, czyli niecałe 2 lata po zakończeniu 30-letniego wyroku. 27 stycznia 2016 roku Mariusz został znaleziony martwy w swojej celi. Zmarł na atak serca. Dziękuję Wam, kochani, za wysłuchanie dzisiejszej sprawy. Mam nadzieję, że sprawa była dla Was interesująca. I jeżeli była dla Was interesująca, to posłuchajcie innej, która pojawi się tu lub tu. Dziękuję Wam bardzo. Ciao. Beijos.